Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado Miasta Kościerzyny, wszyscy szanowni goście, wielebni księża, lubotny dresze. Kiedy dzisiaj przyjechałem nieco wcześniej do Kościerzyny, aby skorzystać z zaproszenia Pana Przewodniczącego, siedziałem na rynku kościerskim, słynnym rynku, to sobie pomyślałem, że 25 lat temu ten rynek nie był takim rynkiem jak dziś. I w zasadzie można powiedzieć, że ten upływ czasu, jak w pigułce, można zobaczyć siedząc, to było espresso, znakomicie przygotowane. I pomyślałem sobie, tutaj są Kaszuby, tutaj jest Polska, tutaj jest Europa. Wciąż rzadko się zdarza, że potrafimy się cieszyć z tego, co osiągnęliśmy. Pan ambasador Janusz Reiter, honorowy obywatel Kościerzyny, mówił o tym w swoim wystąpieniu, przywołując tamten dramatyczny dla Polski czas, kiedy w mieście Hombach oficerowie i żołnierze przegranego powstania spotykali życzliwych Niemców, witających ich jako ambasadorów wolności. Wspomniał o tej polskiej delegacji Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, którego wraz z Bogdanem Lisem mieliśmy zaszczyt być członkami wtedy, w tym pamiętnym 1989 roku. Pamiętam, byłem w takiej delegacji w Rzymie, też jako taka forpoczta tej nowej, zwycięskiej Polski. I rzeczywiście musimy w sobie wiele pokonać z tej tradycji obchodzenia klęsk i nieudanych powstań. Musimy na nowo się nauczyć mówić o naszym ogromnym sukcesie. Ten sukces miał na imię Solidarność. Ten sukces nadal ma na imię Solidarność. Bardzo dziękuję władzom miasta za to, że jak rzadko kto w Polsce zorganizowały tą piękną uroczystość i za to, że mogłem przyjechać z moich rodzinnych Brus, bo jeszcze jestem na urlopie i brać w tym udział. Dziękuję bardzo. Często spotykam się z młodymi ludźmi i staram się im przybliżyć tę naszą najnowszą historię Polski. Dzielę ją na dwa okresy, jeden do 89 roku i drugi od 89 do czasów aktualnych, bieżących. I widzę potrzebę tej wiedzy, bo ta młodzież, jak się z nią rozmawia, jak się jej opowiada o tych czasach, to chłonie to. Natomiast widzę, że brak takiego programu nauczania tejże historii w szkołach po prostu. I często jest tak, że ta młodzież ode mnie, od ludzi takich jak ja, dowiaduje się o pewnych sprawach, o których wiedzieć powinna. Myślę, że to jest pewnego rodzaju wyzwanie, które stoi jeszcze przed nami, które jakby do zrealizowania. Daty. Sierpień jest bardzo ważny w historii Polski, nie tylko dlatego, że podpisano porozumienie sierpniowe, że w 1920 roku w sierpniu zatrzymano nawałę sowiecką na zachód. Nie tylko dlatego, że to w sierpniu 1989 roku desygnowany na premiera został Tadeusz Mazowiecki, pierwszego premiera wolnej Polski. Sejm udzielił wotum zaufania 16 września, ale w sierpniu Tadeusz Mazowiecki został desygnowany na premiera. Ja myślę, że powinniśmy w naszej świadomości zakodować sobie pewne daty. Ja na przykład jestem zwolennikiem tego, by data 31 sierpnia była datą w historii Polski, tej najnowszej historii Polski, szczególną, bo 4 sierpnia oczywiście czcimy ten dzień, pamiętamy o tym dniu, bo pierwsze częściowo wolne wybory, niewolne, ale 31 sierpnia zaczęła się polska droga do wolności, czyli Polska wolna, Polska demokratyczna. A rzeczywiście jest tak, że nie wszystko, co każdy z nas sobie wymarzył, się spełnia. No nie zawsze, marzenia nie spełniają się w 100%.
I w związku z tym każdy, kto jakoś sobie tą Polskę wolną, demokratyczną w perspektywie jakiś tam wymarzył, może powiedzieć, że no nie wszystko się spełniło z tych jego marzeń. No nie wszystko, z moich też. Ale gdyby zapytać tych malkontentów na przykład, czy woleliby żyć, chcieliby się przenieść w tamtą rzeczywistość, czy zostać w tej, to nie ulega w żadnej wątpliwości, że chcieliby zostać w tej rzeczywistości. Nikt nie chciałby wracać do tej przeszłości. I warto o tym pamiętać. Myśmy zagospodarowali swoją wolność. Udało się nam. Dostaliśmy szansę, szansę wykorzystaliśmy. Nie wszystkie kraje tę szansę wykorzystały. Bo mamy przykład Ukrainy. Ukrainy, która po odzyskaniu wolności nie zbudowała silnego państwa, nie zbudowała tego, co cementowałoby naród jako pewnego rodzaju całość. Dzisiaj ma ogromne problemy. Dzisiaj toczy się tam wojna. Nie wiem, jak to się wszystko skończy. Jest to niebezpieczne dla całego świata zachodniego, ale to pokazuje też jedno, że wolność, demokracja, niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Trzeba o to zabiegać, trzeba tego pilnować, trzeba budować cały czas tą demokrację, tą niepodległość, tą siłę państwa po to, by wszyscy mogli się czuć bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Z Kościerzyna kojarzy mi się z samymi miłymi rzeczami i faktycznie zmieniła się przez te 30 lat, aczkolwiek powiem, że dworzec PKS-u poznaję od zawsze i jest taki sam. Ja pokazałam się w Kościerzynie z własną fundacją, którą stworzyliśmy razem z przyjaciółmi, z Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej. I muszę powiedzieć, że naszym pierwszym projektem, który dostał dofinansowanie z Fundacji Batorego. Tym bardziej dla nas ważne, bo fundacja, która wspiera działania demokratyczne w Europie Wschodniej przede wszystkim. Znaleźliśmy się w grupie wielu fajnych i ciekawych instytucji i z naszym projektem właśnie były migawki historii 25 lat wolnej Kościerzyny. Do projektu zaprosiłam 26 cudownych i muszę powiedzieć, szkoda, że tylko dziewcząt zespołu szkół budowlanych, tak przepraszam, to jest budowlanka, tak, zespół szkół numer 2 w Kościerzynie, które przez 2 miesiące pracowały nad projektem, zrobiły wystawę, przygotowały właśnie wywiady, które Państwo będziecie mieli okazję przeczytać z osobami z Kościerzyny, poznały trochę historii Kościerzyny, bo jak się spotkałyśmy pierwszy raz, to faktycznie to hasło 25 lat wolności i solidarności chyba niewiele im mówiło troszeczkę, tak jak patrzę teraz. Udało nam się przez 2 miesiące znaleźć ciekawych ludzi i tutaj dziękuję też pani Mirosławie, bo tutaj pierwszy wywiad nasz jest też z panią Mirosławą. Udało nam się znaleźć ciekawe historie, ciekawe rzeczy. I w tym wszystkim, co jesteśmy, w ogóle chciałam podziękować i złożyć podziękowania na ręce Moniki, która tutaj reprezentuje tą grupę, ale też chciałam podziękować panu dyrektorowi Janowi Dietrichowi. Ja jestem z Gdańska i spotkałam się z tak wielką życzliwością tutaj, z taką pomocą, tyle ciekawych osób, tyle życzliwych, z które spotkałam na swojej drodze. Z grupą strażaków, którzy nam pomogli, z grupą uczniów i osób, które nas tutaj wspierały przez te 2 miesiące, że jak napisałam raport końcowy do Fundacji Batorego, bo był taki naszym obowiązkiem, to dostałam podziękowania i taki tekst, że naprawdę wykonano dużo dobrej roboty. Ja się z tego bardzo cieszę, bo lubię pracować z młodzieżą. Cieszę się, że udało mi się chociaż małą grupkę, ale zainteresować historią, pokazać. No ja jestem tym pokoleniem, które pamięta i jak ja to mówię, mandarynki na kartki, no i pamięta też i korzysta ze smartfonów, tak? Zainspirowany wypowiedzią pani, która że lubi Kaszuby, lubi Kościerzynę. Słowo też do tego, co powiedział Bogdan Lis. Rzeczywiście, proszę Państwa, wielu z nas ma swoje historie. Ja nie planowałem tego, ale podzielę się z Państwem moją historią z tamtego czasu. Jest rok 80. Wszyscy panowie w wieku lat 20 mniej więcej, nie było zmiłuj. Do armii i najlepiej daleko od domu. I tak się złożyło, że ja poszedłem do wojska w 80 roku, w kwietniu i trafiłem w stan wojenny. Zastanawialiśmy się,
śpiąc w umundurowaniu, w wojskowych butach, z automatem przy łóżku, z plecakiem gotowym do drogi. Co będzie jutro? Kto ma lepiej? Czy ci, którzy słyszeliśmy, zostali internowani, czy my, którzy nie możemy się wydostać? Za moment być może dostaniemy coś najgorszego, rozkaz, że mamy pójść na ulicę. Pytanie na spotkanie z kim? Całe szczęście, że znaleźli się, tak jak mówi Bogdan Lis, rozsądni ludzie, którzy musieli wybrać. Ktoś powie, mniejsze zło, to i tak zło. Ale Bogdan, ja dziękuję za takie decyzje. Wam, którzy byliście tak blisko. Bo po drugiej stronie byli tacy jak my, którzy nie mieli żadnego wyboru. I ojciec, kiedy ja odchodziłem do wojska, mówi, synu, pamiętaj, nie daj się zabić. I kiedy leżałem tam w nocy na tym polowym łóżku, czekając nie wiem na co, przypomniały mi się te słowa. I kiedy przyszli ci młodzi ludzie pytać mnie, jak ja wspominam tamten czas, to tak naprawdę nie wiedziałem, co mam im powiedzieć, bo te dziewczyny były u mnie. I kiedy były u mnie, jeszcze ta sytuacja na Ukrainie nie była tak pewna, jak jest dzisiaj, że to wojna. Po prostu nie łudźmy się. Nie dajmy się oszukać. To po prostu wojna. Czy my wybraliśmy dobrze 25 lat temu i w tamtym czasie przełomu? Dzisiaj być może, gdybyśmy wybrali inaczej, tak jak Ukraina, to być może nasi synowie, nasi wnukowie spaliby na takim polowym łóżku, jak ja w tamtym czasie, i się zastanawiali, co za moment się stanie. Tak dzisiaj jest na Ukrainie. Szanowni Państwo, takich historii jak moja, to jest pewnie mnóstwo. Ale jesteśmy dłużnikami ludzi tamtego czasu. My, nasze dzieci, Tatiana Kuśmierska, dzisiaj Słowi, bo wyszła za kościerzaka, która tak pięknie nas prowadziła po tej historii naszego 25-lecia. Niech będzie mi wolno w tym miejscu do wszystkich radnych, wszystkich kadencji, a szczególnie tych 20 lat, kiedy, jak powiedział pan dyrektor Dietrich, kiedy ja pełnię jakieś tutaj funkcje publiczne, skierować moje wyrazy najszczerszego podziękowania, bo to bez wątpienia 25 lat dobrze zrobionej roboty, o czym mówiła pani przewodnicząca Mirosława Brzezińska. I być może czasami coś się nie uda, ale to tak jak zwykle w życiu. Do księdza dziekana za te 25 lat współpracy, bo jest z nami także 25 lat. Będzie obchodził swoje 25-lecie pobytu tutaj u nas, na kościerskiej ziemi. Tak, te oklaski są uzasadnione. Księże dziekanie, dziękujemy za często twarde stanowisko, ale to też pewien dorobek, że władza świecka z władzą duchową potrafiły rozmawiać i potrafią być w takim miejscu, jak w takim czasie, zawsze razem, kiedy są wielkie uroczystości, zawsze jest msza święta i zawsze jest ta część, która gromadzi wszystkich, którzy chcą przyjść na takie ważne chwile jak te dzisiaj. Raz jeszcze wszystkim bardzo dziękuję. Panu przewodniczącemu, który podjął się arcytrudnego zadania z panem burmistrzem Kazimierzem Stoltmanem i oczywiście z panem dyrektorem Dietrichem, ale jest tutaj cichy bohater też. Krzysztof, pokaż się, jesteś gdzieś tutaj? No właśnie. Proszę Państwa, to ten... Tak. To ten dżentelmen podjął się niebywałego trudu, aby zebrać w tych zeszytach to 25-lecie. Czy udało mu się to w tak krótkim czasie, który był mu dany? Krzysztof, dziękujemy. To na pewno dobrze zrobiona robota. Myślę, że też oklaskami, już nie ma chóru, ale chór, myślę, że podniósł atmosferę pewnego dostojeństwa naszej uroczystości. Wszystkie pełna wersja chóru, pełna wersja hymnu narodowego, odśpiewanego, to się rzadko zdarza. Ale tak już w kościerze nie będzie zawsze. Panie senatorze, panie marszałku, który
dzisiaj reprezentuje Senat Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, ale też tą władzę ustawodawczą. Na pana ręce wyrazy naszej wdzięczności za trwanie przy sprawach polskich, trwanie przy sprawach kaszubskich. Zawsze możemy na pana marszałka liczyć. Kiedy tylko może jest z nami, panie marszałku, dziękujemy. Też słowo podziękowania do Janusza Reitera. Janusz, ty jesteś jeden z nas, ale twój czas jest podzielony, poszufladkowany. Było nawet zagrożenie, że dzisiaj możecie tutaj nie być. Jesteśmy ci wdzięczni za to przejmujące, za tą przejmującą retrospekcję. Na ręce pana marszałka Świlskiego, zarządowej województwa i sejmikowi wyrazy uznania za wspieranie naszych kościerskich praw. Dziękuję ze swej strony, jeżeli popełniał jakieś błędy. Dziękuję moim współpracownikom z Urzędu Miejskiego, z jednostek współpracujących. Jeżeli trafiają nam się potknięcia, prosimy o wybaczenie. My z całą pewnością jesteśmy otwarci na wszystkie krytyczne uwagi. Ale myślę, dzisiejsza uroczystość, Krzysztof, twoje prowadzenie z całą pewnością tych potknięć nie ma. Dziękuję wszystkim raz jeszcze. Teraz, szanowni państwo, proszę o zamknięcie uroczystej sesji Rady Miasta. Kościerzyna pana przewodniczącego Piotra Słomińskiego. Chciałbym bardzo serdecznie wszystkim podziękować za przybycie na tą dzisiejszą uroczystą sesję. Zarówno wszystkim radnym, wszystkich kadencji, wszystkim przewodniczącym, wszystkim naszym gościom, wszystkim, którzy przybyli na tą dzisiejszą uroczystość. Zamykam uroczystą sesję Rady Miasta poświęconą porozumieniom sierpniowym 25-lecia częściowo wolnych wyborów i 24. rocznicy wyborów samorządowych. Dziękuję bardzo. When you say nothing at all.